Nie wiem jak i nie do końca jestem pewna jak, ani jak, ale moje nagranie się włączyło, w sensie moje nagrywanie głosu, więc zakładam, że straciłam cały odcinek, więc... Nawet żeby was nie okłamywać, aż niedobra, jakbym musiała spojrzeć, to musiałabym odklikać, ale jeśli dobrze widziałam, nagrało się jakieś 11 minut odcinka, a ja tutaj gram od poniedziałku, jak no widzicie, troszeczkę się tutaj działo, więc może już przejdę od razu do tego, że ja was witam w odbrzydalaniu i wam streszczę mniej więcej, co miało miejsce i pewnie zapewnie wideo source, bo jak mam, to czemu nie? No to jest... Tak, generalnie Piotr i jego kobieta stracili w ogóle pracę i mnie tym strasznie zirytowali. W międzyczasie Mordekaiser se chłopaka, czy nie Mordekaiser, Mordechai, ten blondyn, chłopaka sobie dorwał, to będzie jego gay love i będą mieli potem dzieci z gejowskiej ciąży, która istnieje, bo przecież to jest normalne, że nosisz ciążę przez pupę w brzuchu. I generalnie stwierdziłam, że podejmę im pracę jakieś takie inne, Stelli i Piotrkowi, i stwierdziłam w takim razie, że on niech sobie dostarcza pizzę, ona niech będzie pokojówką, w sumie dla nas w domu robi to samo, plus jeszcze gotuje, także czemu nie, i tak się zna na tej robocie. I w międzyczasie stwierdziłam, że tak mi się tutaj nudzi bez jakiejś jeszcze baby, i zrezurektowałam Stellę, oczywiście na czycie sobie dodając tego Menatora. I ona potem sobie poszła na randkę, ale ta randka nie wyszła, więc stwierdziłam, że przemienię ją w kurową mroku i innego złego. I właśnie niedawno, znaczy bardziej tak może nim się skojarzyłam, że nagranie się rozwaliło, to właśnie opowiadam o tym, jaki mam cudowny plan, żeby ona żeby... Słowo mi wyleciało z głowy, jakie to było słowo? A, żeby wszyscy, którzy nie będą chcieli jej kochać, bo jej ta randka no tak wyszła no, słabo, że będą wszyscy trafiać do jakiegoś tutaj, nie wiem, jakiś taki oddzielny, wiecie, im pokoik zrobię, tam będzie łóżko, pół lodówki, jakiś tam telewizor i będą sobie tam żyli jak śmiecie, którymi są za odrzucenie naszych uczuć. I lecimy dalej w takim razie. A no i Piotr dorósł, bo stwierdziłam, że jak wszystkich dorastam dzień wcześniej, to niech on sobie też żyje dzień wcześniej. I to tyle. I chłopaki następnego dnia będą dorośli. I znowu Gawina uwięziłam, bo przyjechał. O, tu jest, widzicie. Dalej sobie umiera. Teraz ma trochę więcej miejsca, bo mówiliście, że może nie może umrzeć, bo ma za mało miejsca, ale teraz ma wystarczająco miejsca. Także ten. Także lecimy, bo też powiem wam szczerze, że jak właśnie altowałam, żeby sprawdzić, czy się nagrywa, miałam takie, że tutaj widzę... Znowu jej odwalam. W każdym razie chciałam już patrzeć, żeby, wiecie, kończyć, bo jakby nie patrzeć, dzisiaj jest okropny zaduch. Ja już ledwo wytrzymuję przy tym komputerze, wiatraka nie odpalę, bo inaczej słyszelibyście tego... Więc... A to się okazuje, że tak naprawdę odcinka nie ma i trzeba jeszcze raz nagrać i... Podejrzewam, że teraz jeszcze słychać mnie normalnie, ale za kilka minut to będę tylko tak gadać, bo się pewnie rozprzedywać do końca. A no i swoją drogą mówiłam jeszcze o tym, że chłopaki nie idą na studia, bo mi się nie chce. W sumie nikt nie był na studiach, to czemu tym bardziej oni mieliby iść? Nie i już. Ale przydałoby się ich w takim razie trochę uszczęśliwić, jak mam zaraz tylko mam takie głupie właśnie pragnienia, że to podejrzewam ciężko będzie jakoś... O, dobra, już. Już, wystarczy! Więcej nie trzeba. Jak mam się jakąś imprezę czy coś, ale nie... Siedzę szczęśliwie, nawet nie chcę na studia, chcę się edukować. Dobra, wstawaj, kurewno nasza, i dzwonisz po tego niewdzięcznika i... do szkoły, halo. I próbujemy jakoś wykombinować to, żeby zamknąć go i nie zapłacić za to dużo, bo fundusze nam na niewiele pozwalają. W sumie mogę się też pozbyć kwiatów. O, tak, plus 7 simelonów. Give it to me, baby. O, teraz.
było przedwczesne, już przepraszam. Co sprawia, że wcale nie mam jakoś dużo, dużo więcej tego hajsu, ale myślę, że powinno wystarczyć, żeby go gdzieś tutaj przymknąć. Zrobimy sobie jakąś taką, nie wiem, przyczepę właśnie dla takich okropnych ludzi czy coś. Przyjdziesz? No. My sobie w tym się schowamy na leśniki, żeby nam naleśniczków nie zjadł, bo na nie nie zasługuje. I o, łapko, łapko, łapko! O, podszedł do ciebie, kurde, ja mam plan. I teraz ja mam plan. Po co? Obrazek! Ja mam plan. Nie potrzebuję kibla, bo ja mam plan. Nie ma w tym domu okien, więc mogę posuwać te rzeczy, ale ja mam plan. Będą różowe ściany i będę cały czas śpiewać, więc nie czekajcie, aż się skończy, bo ja mam plan. Że będziesz czać pod siebie, bo zasłużył za odrzucenie mnie. Ja mam plan. Różową pedalską pościel ci dam, bo ja mam plan. Proszę bardzo, zanim znajdziemy ci jakichś współlokatorów do tej nory, to chwila, właśnie bo drzwi by mnie zamknęła. Zablokuj to wszystkie. No. Powinno mu starczyć na zaspokojenie podstawowych potrzeb, a my powinniśmy iść na kolejną randkę. Jezu, znowu. Ona nie jest normalna. Naprawdę nie wiem, po co ja ją rezurektorowałam. Miałam takie, że podniosę ją, będzie śmiesznie czy coś, ale... Ona jest nienormalna. Nigdy nie powinnam jej ruszać z tej ziemi. Dobra, więc chcę urządzić jakąś imprezę, to urządźmy, żeby się poczuł fajny i w ogóle. Także urządźmy imprezę, żeby urządzić imprezę. Zaprosimy twojego chłopaka, twojego brata, Gingerówę i... Twojego brata i jego żonę, bo nie wiedziałam, jak to nazwać inaczej. Także, o, patrzcie, jesteśmy super szczęśliwi, dobrze, a on... A ty idź sobie ćwiczyć, żeby zaraz to nie było płakania, że dorosłem, taki dzieszczony, śliwy. Byś miał dorosnąć szczęśliwy w tym domu. Nie ma szans na to, więc przestań narzekać. Jak to tu przyszło? Nie zaprosiłam jakiejś tutaj deszperat. Ktoś w ogóle przyszedł, a wszyscy tam se poszli, no. No to super, a ty czemu płaczesz? Albo pewnie wraca do domu rodzinnego i czuje przerażenie. Czemu to też nie jest jego dom rodzinny, ale wiecie, o co chodzi, że widzi te przyczepy i po prostu koszmar powraca. O, no i można już ich dorastać. Dawaj, jesteś super szczęśliwy, super sobie dorastaj. Dobrze, o, widzicie jak poszło? Jedra swojego chłopaka dorośnie mi, w sumie te dwójkę też. Czemu by nie? No, dorastajcie, akurat jedno z nich, o, dwójka nawet z nich jest na imprezie, to easy, o. No, i tak i wszyscy się blokujcie w tym kiblu, jak skończeni kretyni. Weź go zaproś, żeby się wprowadził. Gdzie tu jest jakiś proposition? Nie ma. Halo. A tu jest. Wprowadź się, moja gejowska druga połówka. Nie irytuj, nie ignoruj mnie. Irytować mnie możesz. No i proszę. I teraz ty sobie dorastaj. Też najlepiej w kiblu, jak już tu wszyscy jesteście. Czemu nie? Wkurzajcie mnie, blokujcie się, gdzieś to mam. Ale skąd nagle mamy 13 tysięcy? A, bo ten się wprowadził, miałam takie, że co, że ktoś po prostu tak ten za urodziny dostaliśmy od kiedy to, ale dobra. To... Niech jedni wezmą w takim razie tutaj przyczepę, ale to tak, wiecie, tak sobie po prostu, żeby po prostu mieli gdzie spać, a ten drugi zostanie... Sam, bo może, a wy chodźcie robić sobie dziecko. Taki jest mój plan. Kazałam wam iść robić sobie dziecko. Czy ktoś mnie w ogóle słucha w tym domu? Tu. I uprawiać gejowską miłość. No. Uchu. Tylko teraz pytanie, kto ma nosić. Może ty, bo ty nie jesteś otomanem, to zasługujesz na wszystko, co najgorsze. My, wiecie, wyższa rasa, musimy ten. No. Miej sobie randoma z niestomkiem, my się nazywamy. Lepiej sprawdzę. Mordechaj. Bo żebym mu z bratem zrobiła i byłoby, ups, Mordechaj, tak? Mordechaj.
Dobrze, chyba dobrze. W razie czego to się będą tłuc po mordach, bo ja mam ten mod na zazdrość, że jak odkryję, że... W ogóle jestem ciekawa, co to działa, bo normalnie no męskie ciąże nie są tak homoseksualne w sensie możliwe. W Sims jestem ciekawa, jak zareaguje na to, bo na przykład od kosmicznej ciąży, czyli w sensie wiecie, jak jesteście porwani i analnie próbowani i Sim zajdzie w ciąży, to się obraża jego partner, także zobaczymy. O! Idealny save przed crashu. Uratowani. Nie! Nasz człowiek stąd uciekł, ale jak? Jak? Przecież on tu był. I o, no tylko teraz chyba w znajomych nie mamy. Nie, no jest. Skotła. Ale no czemu? Nie zastanawia czemu. Zresetowałam tylko grę i on zniknął. Gavin też. Ej, czyli co? Czyli jakbym chciała, to musiałabym pewnie ściągnąć moda na... Na jak to się mówi? Na współlokatorów, dodawać ich do współlokatorów i tutaj zamykać. Tylko wtedy oni chyba tak szak mogą zrezygnować z umowy lokatorskiej. Jak takim sieciu loboży, ale no come on, to był taki idealny plan. Miałam tutaj, nie wiem co, ja coś wykombinuję, może po prostu będziemy ich dodawać do rodzin, tylko wtedy potrzeba nam trochę więcej kasy i będziemy ich po prostu jakoś, nie wiem, więzić w jakichś, nie wiem, dungeonach sobie zbuduję czy coś, bo tak tu się poniekąd da swego rodzaju piwnicy budować. Już ja to zrobię. Tylko potrzebujemy trochę więcej funduszy i będzie cacy. Generalnie to już teraz mam trochę funduszy, żeby ich tutaj sytuację mieszkaniową polepszyć, ale jestem zbyt leniwa, żeby znowu coś budować. Nie, zero reakcji na ciążę. Czyli to po prostu tak jest akceptowane, że dobra, spoko. Ja mogę być, jestem zaprogramowany, jak ojciec, już jest to fizycznie niemożliwe, więc jest spoko. Jest chill, jest chill. Bez kitu muszę im te oddzielne przed następnym odcinkiem kuchni pobudować, bo oni się tutaj się po prostu zabijają. O, chodźmy sobie poszukać pracy. Znaczy, zaraz chyba będzie świeża gazeta, albo może już nawet... Ale trzeba poszukać. Adventurer, repairman i sprzątaczka. Ty czym chcesz być? Może sprzątaczką? Nie, chcesz zabagowaną karierę, która nie wiem, jakim cudem się tutaj znalazła, ale okej. Okay. Zrolujmy ci to, na cokolwiek. O, chcesz być baletnicą. Bardziej pasowałby do twojego homoseksualnego brata, ale niech będzie. To zostaniesz przygodnikiem, póki nie ma nic lepszego. I won do roboty. No, tak, kurde, odkładaj tę gazetę 8 lat, bo to jest tak istotne, żeby ją położyć gdziekolwiek zamiast... Znaczy, żeby ją położyć gdzieś zamiast gdziekolwiek iść do pracy. Na siema skończona Mendo, która uciekła z mojego pokoju, tortur. Tak, to ja, pani życia i śmierci, a głównie pani śmierci i kobieta, którą powinieneś... No, przestań się ruszać jakby... dobra, nieważne, to sobie łaź i ja nie będę na ciebie nakierowywać, prowadź sobie nudną i głupią konwersację. Mnie tu nie ma. O, zaczyna się poród. Ile? Jedno, proszę, jedno. Jedno i rudę. O, już się boję. O, serio, trójka. Trzech razy sztuka i stwierdziłeś, że trzy razy spróbujesz mnie ukarać? To jest rude. Dobra, czyli mamy praktyczną kopię ojca, jakie będzie drugie. Drugie też jest czarne. Czyli pewnie też... O nie, to jest blondynem, o ciekawe. I czyli co, i białe teraz będzie białe blond, jak ojciec, czy białe rude? Odwieczna zagadka życia. Jaka będzie krzyżówka genetyczna? Ten w ogóle próbuje mu podać dziecko, żeby dalej rodzić, ale sam go brokuje. O, lani są wszyscy na siebie, super rodzina. I jak? A, czy jest rudy, czyli rudy gen jest tutaj dominujący. Dobra, jest dziewczynka. Dziewczynka, która, kurde, chciałabym wiedzieć, czy to jest... Ta, czy to chyba to, co się pierwsze robi. Pierwsze było czarne. To będzie się nazywać... Mambinia. Tak wiecie, jak macie murzynek Bambo, to on jest Mambinia. Potem jest chłopiec, chyba też był czarny, to on się, niech się nazywa Mambo. I... Którym się można zobaczyć. I ostatni chłopiec, niech się nazywa Białas. Tak? To jesteś biały? Nie, to... Ma... Białe
Białego syna nazwaliśmy w takim razie Mambo, a czarnego Biało. Ja myślałam, że imiona są pokazane tak jak po kolei. Te dzieci się rodzą nawet w kolejności takie jak tu się pojawiły, to miało. Ale wiecie co? Nieważne, ja przepraszam, że jednak był taki krótki, ale mam nadzieję, że zrozumiecie, że Tokiem teoretycznie było jeszcze drugie tyle materiału, ale się nie bały i się wiadomo co. Ale no to byłam ja i było odbrzydalanie i dzięki wam za wszystko, jada, znaleźć się w cieszy.